Przechodzimy do Państwa do kolejnego punktu naszych obrad, jest to uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Lutka Królewska, Wielunka Starego, projektu ZP Miasta Krakowa, druk nr 2909, pierwsze czytanie i również zapewuje Pani Bożena Kaczmarska-Mielik. Jak bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Wysoka Rada. Kolejnym z planów obejmujących obszar Mnówki Królewskiej jest plan miejscowy nazwany Mnówka Królewska Zygmunta Starego. Jest to plan opracowany również w Biurze Planowania Przestrzennego. Autorem jest pani Monika Antoniuk. Jest to też teren położony w północno-zachodniej części Krakowa w dzielnicy 6 Krowocza. Na odcinku w rejonie dawnej Grudki, na odcinku pomiędzy ujęciem wody na rzece Rudawka, a ulicy Lindego na wschodzie obszaru opracowanego planu. Plan ten jest drugim z czterech planów, które opracowywane są w ramach ochrony ciepłowodnego Mnówki Królewskiej. Przystąpienie do opracowywania tego planu nastąpiło 13 kwietnia 2011 roku i celem był, tak jak w przypadku tego poprzedniego, ochrona terenu w rejonie dawnej Mnówki Królewskiej, stanowiący ważny element systemu dzielni miejskiej Krakowa. Celem było również ustalenie warunków przestrzennych umożliwiających ochronę systemu przyrodniczego przez niepożądane naborem inwestycyjnym, kształtowanie wysokiej jakości miejskiej przestrzeni publicznej o charakterze parkowym przez stworzenie parku Mnówka Królewska. Urządzenie terenu dzielnym jako przestrzeni o wysokich walorach estetycznych, przyrodniczych, krajobrazowych i rekreacyjnych. Projekt przeszedł procedurę określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uzyskał wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia. Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa zaopiniowała pozytywnie projekt planu, nie wniosła żadnych uwag. Wyłożenie nastąpiło między 11 czerwca a 9 lipca 2012 roku. Złożono po wyłożeniu 20 uwag, z czego żadna uwaga nie została uwzględniona. Na obszarze tego planu znajdują się działki gminne, które zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną publicznie dostępną, tworzącą park miejski towarzyszący korytu Mnówki Królewskiej, pod tereny z niewielkim trakem, pod tereny usługowe. W tym przypadku też projektanci są na sali i jeśli Państwo macie pytania, to bardzo proszę, postaram się udzielić odpowiedzi. Dziękuję. Dziękuję Panie Przewodniczący. W tej sprawie również, tak jak wspomniałem, jest pozytywna opinia Komisji Planowania Przestrzennego i Środowiska. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Zatem otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Radny Smok. Zapraszam do głosu. Z tego powodu, iż wywołałoby to bardzo duże skutki finansowe.
czasowe dla planu. Otóż teraz, gdybyśmy przedstawili, przeznaczyli na zieleń publiczną, zieleń publiczną ogólnie dostępną, to musiałby podlegać wykupowi, co w chwili obecnej, jak wiadomo, nie jest możliwe. W związku z tym zdecydowaliśmy, że ochrona przed zabudową jest w tym etapie planu wystarczająca, natomiast w momencie, kiedy będzie możliwość pozyskania środków na tego typu działania, będzie można oczywiście plan zmienić i wtedy dokonać wykupu. Stąd też nie tworząc takich sytuacji, gdzie gmina czyni zobowiązania, później nie mogłaby ich realizować, postanowiliśmy zabezpieczyć ten teren przed zabudową, ale nie wprowadzać funkcji ogólnodostępnych. Dziękuję za te wyjaśnienia Pani Prezydent. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że to odbyła pierwsze czytanie. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 co do miasta Krakowa określam termin zadania autopoprawek na dzień 2 października 2012 godzina 15 i termin zgłoszenia ostatecznych poprawek na dzień 4 października 2012.